Ich heiße Carolina Troller und komme aus Roswada. Es liegt in der wunderschönen Woiwodschaft Oppeln, in der ich seit Geburt an lebe. Ich studiere Germanistik, an dem dritten Studienjahr, mein Fachbereich Translatorik. Erstmal war es mir unbewusst, dass ich zweisprachig aufwachse, aber danach wurde es mir vom Jahr zu Jahr bewusster und es ist ein Schatz, dass ich zweisprachig leben kann. Ich kommuniziere dank diesen Sprachen, ich habe Kontakt mit vielen Verwandten und Bekannten in Deutschland und außerdem hilft es mir bei meiner Leidenschaft beim Singen. Ich bin dein Co-Pilot, komm lass uns starten, dein Co-Pilot will nicht mehr warten. Oprócz śpiewania swoją dwujęzyczność wykorzystuję w niemieckojęzycznej redakcji radiowej. Ich bin zweisprachige Friseurin, korzystam z tego w pracy. Deutsch habe ich gelernt in der Schule, gleich in der Grundschule und dann auch weiter. Und deswegen konnte ich auf meine Praktikum im Open auch weiterfahren nach Deutschland und dort lernen. Das war sehr gut für mich. Nazywam się Ola, pochodzę z Nakła w województwie opolskim. Pracuję jako fryzjerka teraz za granicą w Niemczech, w Görlitz. Wyobraźcie sobie, że ostatnio miałam bardzo przedziwną sytuację w pracy. Okazało się, że miałam klienta, cichy klient, testowy, który testuje nasze umiejętności w pracy. No i wyobraźcie sobie, że zdałam na 100%. Myślę, że dzięki tym wszystkim szkoleniom, które przeszłam już w Niemczech. Ich liebe hier wieder kommen immer. Ich kann das jede zweite Woche machen. Ich vermisse sehr hier meine Region. Das ist meine Heimat und ich liebe den Ort hier, die ganze Kultur. Ich heiße Sebastian Kruschko, ich komme aus Stettin. Heute lebe und arbeite ich in Breslau. Deutsch habe ich in einem Deutschkurs bei DFK Stettin gelernt. Danach habe ich noch einen Deutschkurs beim Goethe-Institut besucht. Moim zdaniem warto być osobą dwujęzyczną. Dzięki temu ja na przykład znalazłem zatrudnienie w fantastycznej firmie jako programista. Ludzie w branży informatycznej często zapominają, że oprócz komunikacji z maszyną ważny jest też kontakt z drugim człowiekiem, a dwujęzyczność właśnie coś takiego umożliwia. W branży IT oprócz niemieckiego liczy się według stereotypów przede wszystkim angielski. Jest to równie ważny język, który także dość dobrze znam. Natomiast warto podkreślić, że w naszej sytuacji geopolitycznej niemiecki jest równie istotny, może nawet istotniejszy, przez to, że Niemcy dla Polski są naprawdę ważnym partnerem biznesowym. Nazywam się Marta Gomolna, mieszkam w Leśnicy i chodzę do drugiego liceum w Opolu. Niemieckiego nauczyłam się w domu, gdzie babcia mówiła właśnie po niemiecku. I głównie też z telewizji, bo też dużo się można nauczyć. I w pierwszej klasie brałam udział w różnych konkursach i w olimpiadach, gdzie na olimpiadzie wygrałam wycieczkę do Niemiec i do Danii i indeks na Uniwersytet Jagielloński. Na pewno jest warto się dalej uczyć, bo wiem, że
nie opanowałam jeszcze całego języka tak, jakbym chciała i zawsze jest jeszcze coś, co można doszlifować, czy to będą frazeologizmy, czy już naprawdę jakieś takie zaawansowane zwroty. Dass dank der Zweisprachigkeit man auch einfacher andere Sprachen lernen kann. Zum Beispiel, ich habe das mit Englisch. Und das ist auch nicht nur deshalb, weil Deutsch auch eine germanische Sprache ist, sondern weil man einfach offener ist für die anderen Sprachen und man lernt einfacher. Ich finde es am besten, dass ich auch Bücher in Deutsch lesen kann und dass ich nicht auf die Übersetzung warten muss. Und außerdem habe ich auch eine Vielfalt von Büchern, die ich lesen kann, dadurch, dass manche auch noch nicht in Polnisch übersetzt sind. Und ich finde, dass die Originalsprache vom Autor, die ist wirklich einzigartig und das sollte man unterstützen und die sollte man auch lesen und nicht halt das, was sich der Autor, Übersetzer ausgedacht hat.